Cześć, tu Pan Belfer, najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! No dobra, misiu wywiórko, dzisiaj zajmiemy się. Wstępem do wiązań chemicznych. A dokładnie pogadamy sobie o tym, dlaczego i jak atomy łączą się w cząsteczki. Po pierwsze, dowiesz się, dlaczego atomy gazów szlachetnych nie chcą tworzyć cząsteczek. Po drugie, dlaczego atomy w ogóle innych pierwiastków tworzą cząsteczki. Po trzecie, o co chodzi z tą elektroujemnością. Po czwarte jak ta elektroujemność wpływa na naszą decyzję o tym, jakie wiązanie chemiczne występuje w danej cząsteczce. Czyli w skrócie elektroujemność, a rodzaj wiązania chemicznego. No dobra, słuchajcie, cztery punkty przed nami, zaczynamy. Na dole widzicie gif, który powoduje, że łączą się nam dwie jakieś postacie, no trochę tak jest z atomami, ale żeby do tego sobie przejść, to najpierw musimy, słuchajcie, pogadać sobie o tym, jak to jest z tymi gazami szlachetnymi. I jeszcze raz zobaczcie, tutaj jest układ okresowy, ten układ okresowy, Zaznaczoną ma w sobie e, ostatnią grupę, grupę właśnie osiemnastą. Ta osiemnasta grupa to jest ta grupa tutaj, którą tutaj widzicie. I my ją nazywamy albo gazami szlachetnymi, albo helowcami, ze względu na to, że całą tą grupę rozpoczyna nam hel. I teraz zwróćcie uwagę na to, że ta grupa jest bardzo specyficzna. Ona ma swoją nazwę, e, nazywa się gazy szlachetne. I pewnie już dobrze wiecie ze szkoły podstawowej, że ta nazwa bierze się stąd, że nie chcą reagować. No właśnie, ale... Dlaczego i co te nasze gazy szlachetne mają z tym. Czy co wspólnego mają te nasze gazy szlachetne z kotem, który śpi sobie tutaj wyleguje się przy kominku. Chodzi we wszystkim, co dzieje się w przyrodzie. Chodzi o to, żeby uzyskać stan o najniższej energii. Troszeczkę, powiedzmy, w skrócie być leniwym. Czyli w całym tym naszym mechanizmie chemicznym tworzenia się cząsteczek chodzi o, i tutaj odkryjemy, o co? Uwaga, piszemy. E, ne, R, G i e, Chodzi o energię. A dokładnie chodzi o to, żeby była ona jak najniższa z możliwych. Mówimy wtedy, że atom uzyskuje stan stabilny. I teraz słuchajcie, ten stan stabilny atomy uzyskują mając na ostatniej powoce, w zależności o tym o atomie, którego pierwiastka mówimy, mając albo dwa, albo osiem elektronów. I taki stan nazywamy, jeżeli, jeżeli jakiś atom ma dwa elektrony na powoce walencyjnej, to mówimy, że ma dublet. Na pewno z tym, z tym słowem się już kiedyś spotkaliście, dobra? Dublet. A jeżeli ma 8, 8 elektronów na powłoce walencyjnej, tej zewnętrznej, to mówimy, że ma oktet. Oktet elektronowy, nie? 2 i 8. Czyli chodzi o energię, żeby była jak najniższa, i chodzi o ten dublet i oktet elektronowy. I właśnie gazy szlachetne, słuchajcie. Po prostu fabrycznie mają taki stan o najniższej energii. Zwróćcie uwagę sobie na Hel. Hel jest pierwszym, on to jest trochę taki też wyjątkowy, wyjątkowy pierwiastek. On jest pierwszy w tym naszym szeregu gazów szlachetnych, w tej naszej grupie gazów szlachetnych. On jest trochę wyjątkowy, bo zwróćcie uwagę na to, że. Grupa jest 18, a zgodnie z tym, co mówiliśmy sobie wcześniej o budowie atomu, z numeru grupy bierzemy ilość elektronów walencyjnych, czyli zgodnie z tym 18 minus 10 byłoby 8 elektronów walencyjnych, ale przecież wszystko wskazuje na to, że nasz hel ma dwa elektrony walencyjne. Dlaczego? Bo zwróćcie uwagę, że jego liczba atomowa wynosi 2, po prostu, więc tu akurat w przypadku helu to nie będzie 8 elektronów walencyjnych, tylko dwa, bo on po prostu nie ma więcej. Czyli jego pierwsza powłoka to powłoka K, która ma na sobie, Dwa elektrony. Po prostu. W związku z tym, e, gdybyśmy chcieli się tym zająć i napisać sobie jego konfigurację elektronową, to by nam wyszło, że nasz Hel Hel ma powłokę K pełną. K2. Ok? E, I to jest ta konfiguracja mm, powłokowa. Tak, że nie będziemy rozpisywać sobie podpowłokowej, bo ona była już wcześniej omawiana. Będziemy zajmowali się powłokową. Czyli on ma konfigurację gazu szlachetnego. Zwróćcie uwagę, taki stan właśnie dubletu, jeżeli to jest tylko jedna powłoka, lub oktetu, jeśli to są kolejne powłoki, druga, trzecia i czwarta, nazywamy konfiguracją gazu szlachetnego. I zapamiętajcie sobie to słowo, bo ono do nas gdzieś tam w przyszłości, to sformułowanie do nas wróci. Jak to jest w przypadku innych? Bo hel, jak sami widzicie, jest wyjątkiem, ale tu mamy zestaw innych. Gazów szlachetnych przygotowałem takie gify. Zobaczcie, neon jest drugi w układzie okresowym pod helem i jego liczba atomowa to 10. Model atomu, jak widzicie, tak wygląda, a jego konfiguracja elektronowa, ponieważ ma dwie powłoki, co widać tutaj ładnie na tej animacji, to będzie K. Na K widzimy, że są dwa elektrony, i powłoka L ma na sobie 8 elektronów, czyli uwaga, powłoka L ma na sobie oktet elektronowy. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczcie, argon. Argon ma już trzy powłoki, co widać tutaj. K, L, M, OK. Na pierwszej widzimy, że są dwa, na drugiej widzimy, że jest osiem. No, nie może być więcej. I na trzeciej, tej walencyjnej, znowu mamy oktet elektronowy, znowu mamy konfigurację gazu szlachetnego, czyli ten stan o najniższej energii. Jedziemy sobie dalej. Dalej mamy krypton. Krypton ma Trochę więcej powłok, no bo pamiętajcie, wchodzimy coraz niżej w okresie, czyli mamy cztery powłoki KLMN, no i mamy 2, 8, 18 i znowu 8 na powłoce walencyjnej. Jak widzicie, liczba atomowa kryptonu to 36, czyli suma tych wszystkich elektronów ze wszystkich powłok musi dawać wam 36, i znowu zaznaczam wam to o co chodzi, czyli o tą naszą powłokę walencyjną. No i ostatni, który sobie wziąłem jako przykład, niech to będzie sobie tutaj nasz ksenon. Ksenon, słuchajcie, ma pięć powłok. K, L, M, N, O. No i znowu od początku, gdybyśmy mieli sobie rysować, no to będzie 2, 8, 18, 18 i 8. No i ta powłoka walencyjna, jak widzicie, ma 8 elektronów. Czyli zwróćcie uwagę, wszędzie mamy oktety elektronowe i w przypadku helu, tutaj cofniemy się, hel ma dublet elektronowy, bo on ma tylko tą jedną powłokę, a na tej pierwszej powłoce, powłoce K, chodzi o dublety. No i dobra, tu już wiemy, dlaczego one są takie jak ten nasz kotek, bo mają najniższą energię, więc mogą być, czy też chcą być leniwe, nie muszą się łączyć w cząsteczki. A teraz wszystkie inne, i tutaj wracamy sobie, wszystkie atomy może prawie wszystkie, ale większość atomów innych pierwiastków chciałaby być taka jak gazy szlachetne. Czyli chciałaby być jak ten kot śpiący przed kominkiem. No i teraz żeby to zrobić, muszą kombinować. I teraz jak robią to, żeby coś sobie pokombinować, bo dlaczego muszą kombinować? Słuchajcie, no zwróćcie uwagę na wodór. Gdybyśmy teraz tu model atomu mamy, gdybyśmy chcieli teraz sobie narysować jego oj, gdybyśmy chcieli sobie narysować jego konfigurację, e, napisać jego konfigurację e, elektronową H1, no to byśmy mieli jeden elektron. I jak sami wiecie, przed chwilą opowiadałem Wam o helu. Hel ma ten stan o, o najniższej energii, bo ma dwa elektrony na powłoce K pierwszej. A jak widzicie, wodór ma tylko jeden. Więc w jaki sposób musi poszukiwać? Czyli musi tworzyć cząsteczki po to, żeby... Uzupełnić sobie tą swoją powłokę walencyjną i stworzyć na niej dublet elektronowy, a to będzie powodowało, że będzie uzyskiwał stan o najniższej energii. Stan stabilny, bo teraz jest niestabilny. Zobaczcie inny przykład. Mamy tlen. Tlen, gdybyśmy chcieli sobie napisać jego konfigurację. No to ma dwie powłoki K2 i na L ma 6. I na powłoce walencyjnej ma 6 elektronów. To oznacza, że on w jakiś sposób będzie musiał kombinować, żeby uzyskać tam 8 elektronów, bo mu po prostu na dzień dzisiejszy, na ten moment brakuje dwóch elektronów, więc będzie musiał wchodzić w jakieś cząsteczki, tworzyć być może dwa wodory na przykład będą pasowały, bo każdy ma po jeden elektron i tworzy się jak jeden tlen i dwa wodory, to by pasowało z elektronami i w jakiś magiczny sposób utworzy nam się cząsteczka, niech pomyślę H2O, mówiłem coś to, H2O. No właśnie, i w ten sposób tworzy się woda, ale o tym powiemy sobie później. Czyli zobaczcie on ma te 6 elektronów, czyli nie ma stanu ona niższej energii. No i mamy jeszcze inny przykład z początku układu okresowego, czyli niech to będzie jakiś metal, wziąłem sobie magnes, jego konfiguracja elektronowa, tak, naszego magnezu, konfiguracja elektronowa magnezu MG12 to KLM na powłoce pierwszej 2 elektrony, na drugiej 8 i na trzeciej powłoce 2 Elektrony. I to też jest ważne. Zapamiętajcie sobie, że on ma dwa elektrony, a tutaj Wam podpowiem już, że wcześniej ma 8. To jest bardzo istotne. Czyli na wcześniejszej powoce ma 8. Ale to wpłynie na mechanizm tworzenia cząsteczek przez niego, ale o tym powiemy sobie w, kolejnych, w kolejnej części naszego filmu. No dobra, to już wiecie, że są po prostu pozostałe atomy, pozostałych pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, które nie mają tego stanu na niższej energii i muszą kombinować, pracować. Tworzyć cząsteczki po to, żeby dopełnić tą swoją powłokę walencyjną, lub, jak w przypadku magnezu, zrobić coś sprytnego, ale o, tym sprytne, o tej sprytnej rzeczy dowiecie się później. No dobra, ale słuchajcie, naukowcy zbadali dokładnie, pan Pauling w 1932 zbadał ten cały potencjał pierwiastków chemicznych związany z tym, jak bardzo chętnie one chcą oddawać albo przyjmować elektrony. Nazwał to elektroujemnością. I ustawił taką skalę, którą tutaj widzicie. Czyli elektroujemność to jest w zasadzie taka definicja, która pozwala ocenić, jak bardzo silnie jakiś atom jakiegoś pierwiastka chemicznego chce przyciągnąć cudze elektrony. Znaczy, atomy, elektrony pozostałych pierwiastków chemicznych, czyli jak są gdzieś tam w okolicy. I jak widać tutaj, w tym. Na tym wykresie, słuchajcie, mamy mm, fluor, który ma najwyższą skalę, jak widać, poza wszystkich pierwiastków, taką wziąłem sobie skalę tej elektrojemności niecyferkową, żeby wam pokazać na początek. Czyli widzicie, że fluor ma najwyższą ze wszystkich elektrojemność, a Franc tam na samym narożniku układu okresowego ma najniższą elektrojemność. Co to znaczy? To znaczy, że fluor jest najsilniejszy i najchętniej przyciąga elektrony innych atomów, innych pierwiastków chemicznych. A Franc nie ma takiej siły. Żadnej. W związku z tym on nie potrafi przyciągnąć elektronów innych atomów. Elektronów z atomów innych pierwiastków chemicznych po prostu. No i ta skala Paulinga oczywiście określa, opiera się na pewnych wartościach. Tutaj już macie skalę z pewnymi wartościami. W uproszczeniu mówi się, że fluor ma, znaczy z tych wyliczeń wyszło, że fluor ma elektrojemność w wartości 4, z, z obliczeń Paulinga. Pojawiają się coraz to nowsze teorie dotyczące tego, że ta skala Paulinga z 1932 roku jest trochę już przestarzała, nie uwzględnia pewnych nowych badań, które wpływają na to, że nie zawsze to jest taka sztywna wartość, jak tutaj jest podana. Czasami te wartości są inne od różnych uwarunkowań, ale nie jest to na, dziś, na dzień dzisiejszy istotne. Ważne, że na, na ten moment uczymy się rozpoznawania wiązań na podstawie elektrojemności według skali Paulinga. A ona wynosi właśnie tyle, jak tutaj, po, tutaj macie, czyli też tutaj macie graficznie plus do tego wartości podane, że ten nasz franc, ces mają wartość najniższą, 0,7, obliczoną przez Paulinga, a fluor ma 4. Tak, to jest elektrojemność, wartość elektrojemności. Nie ma, nie ma żadnej jednostki, to jest po prostu wartość. A tutaj macie to wszystko ładnie, elegancko zebrane w takiej tabeli, którą dobrze znacie, czyli w układzie okresowym pierwiastków, gdzie wpisane są pod każdym pierwiastkiem odpowiednie wartości elektroujemności. Z nich będziemy korzystać, bo one nam się przydadzą. One nam się przydadzą. Już wiecie, co to jest ta elektrojemność, tak? Że pamiętajcie, o, zgodnie z definicją, zobaczcie, elektrojemność lub też skala elektrojemności to jest miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, tak? Gdy tworzy on związek chemiczny, czyli nie jak jest sam, tylko jak tworzy już z, z kimś, z czymś jakiś yy, związek chemiczny. No i bardziej elektrojemny pierwiastek przyciąga do siebie elektrony, tworzące wiązanie, tworząc wiązanie tworząc wiązanie... tworzące wiązanie z atomem mniej elektrojemnym. Te elektrony, bo to potem się tam spaja. No właśnie. Teraz słuchajcie, jak ta elektrojemność w ogóle ma wpływ na nas, w sensie w szkole, po co nam się przydaje? No, okazuje się, że dzięki tej elektrojemności możemy ocenić siłę danego pierwiastka chemicznego, siłę przyciągania jego elektronów. No i teraz, jeżeli mamy tą siłę, to na podstawie różnicy między jednym pierwiastkiem chemicznym, który tworzy daną cząsteczkę i drugim pierwiastkiem chemicznym, jak my to odejmiemy sobie te elektrojemności, no to wychodzi nam, jaki to może być, jakie to może być rodzaj, jaki to może być rodzaj wiązania chemicznego albo przeważający rodzaj wiązania chemicznego i najbardziej popularne wiązania chemiczne, które mam nadzieję będziecie gdzieś tam u siebie w szkole stosowali, to są te trzy, które tutaj wypisałem. Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, inaczej atomowe, wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i wiązanie jonowe. I teraz, jeżeli byśmy sobie mieli Odejmować z tej miary naszej elektroujemności, z tej skali Paulinga, to sobie zrobię taką skalę, słuchajcie, tak? To zobaczcie. Jeżeli mamy 0, czyli odejmujemy sobie elektroujemność jednego pierwiastka od drugiego pierwiastka i wychodzi nam 0, i ta wartość mieści się między zakresem 0a, i tutaj sobie zmienię kolor a 0,4. Tak, I tutaj jest 1,7, to są takie magiczne cyferki, to teraz uwaga, jeżeli to jest między 0 a 0,4, ale nie 0,4. To jest wtedy wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane albo przeważa takie rodzaj wiązania. Czyli odejmuje sobie wartość jednego pierwiastka od drugiego, zawsze od tego, który ma wyższą elektrojemność, ten odejmuje elektrojemność tego, który ma niższą elektrojemność. Im, jeżeli mieści się ta wartość, która nam wyjdzie między 0 a 0,4, to mówimy wtedy, że w takiej cząsteczce występuje wiązanie kowalencyjne, niespolaryzowane, inaczej nazywane atomowym. Jeżeli z kolei odejmuje. Od dwóch pierwiastków te, te, ich wartości elektrojemności i wynik będzie od 0,4 do 1,7 włącznie. Czyli te cyferki są dlatego na niebiesko, że zakres ten 0,4, 1,7 również wchodzi w wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. To właśnie wtedy mówimy, że w tej cząsteczce wychodzi, powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. No i na końcu mamy sobie jeszcze mm, ostatni rodzaj wiązania, kiedy wartość różnicy elektrojemności wynosi więcej niż 1,7, czyli 1,8, 1,9 i tak dalej. To wtedy mówimy, że to wiązanie jonowe. Czyli elektrujemność pozwala nam w miarę dokładnie jakby określić rodzaj wiązania chemicznego, jakie występuje w cząsteczce. Oczywiście, im bliżej tych wartości 0,4 i 1,7, tym trudniej jest to ocenić, bo wtedy się okazuje, że to są cząsteczki, w których jest trochę mieszanie różnych wiązań i to nie jest tak definitywne, ale to pozwala w jakiś sposób nam powiedzmy myśleć o wiązaniach chemicznych, o sile przyciągania tych naszych atomów i elektronów przez te atomy. No i tą. tą Ocenić to na podstawie tego, że jeden jest silniejszy, drugi jest słabszy, i jakoś tam się dogadują. A o tym będziemy sobie już mówili też w kolejnym odcinku. No i podsumowując, słuchajcie. Mm -hmm. Podsumowując, dowiedzieliście się, dlaczego atomy gazów szlachetnych nie chcą tworzyć cząsteczek. Bo już mają stan o najniższej energii. Są jak ten leniwy kot przed kominkiem. Dlaczego atomy innych pierwiastków tworzą cząsteczki? Bo chcą być jak ten kot przed kominkiem, czyli chcą być jak gazoszlachetne. czyli dlatego mówimy, że chcą uzyskać konfigurację gazu szlachetnego. Okay? Czyli dublet i oktet elektronowy. To pamiętacie, 2 i 8 na powłoce walencyjnej. O co chodzi z tą elektrojemnością? To jest skala opracowana przez pana Paulinga, która mówi nam, na ile jakiś atom danego pierwiastka silnie przyciąga elektrony i franc jest najsłabszy, tak jest mamy ten narożnik układu okresowego, a fluor po drugiej stronie jest najsilniejszy. 4007, jeżeli chodzi o tą wartość. Elektroujemność a rodzaj wiązania chemicznego. No to też sobie o tym mówiliśmy. Chodzi o to, że jeżeli mamy elektronegność jednego pierwiastka, który tworzy cząsteczkę i drugiego i odejmiemy od siebie je, tak żeby zawsze tego większego od tą mniejszą i wyjdzie nam jakaś wartość, to na podstawie tej wartości Możemy określić, co to jest za rodzaj wiązania chemicznego. I wstępnie pokazałem wam, że od 0 do 0,4 to jest wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, inaczej atomowe, ale bez tej 0,4. Potem od 0,4 do 1,7 włącznie z tymi wartościami 0,4, 1,7 to jest wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, bo tam to było niespolaryzowane atomowe. I uwaga, powyżej 1,7 to jest wiązanie jonowe. To są takie trzy najbardziej podstawowe rodzaje wiązań chemicznych, które trzeba ogarnąć. No dobrze, to tyle w takim razie. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że teraz już dobrze wiesz, no, jak tworzą się i dlaczego w ogóle atomy tworzą cząsteczki. No. To fajnie, nie? Dobrze wiedzieć takie rzeczy. Trzymaj się, cześć. Mam nadzieję, że ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej youtube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji.